Trzecia strategia to będzie nieustępliwość. I to jest jedna ze strategii, która w życiu się przydaje zawsze. Teraz będzie ona szczególnie ważna. Nieustępliwość w dążeniu do swojego celu. Miej świadomość tego, że jeśli jesteś w branży, która była szczególnie narażona na ryzyko, czyli w tych, które zostały teraz zamknięte, albo na przykład transport czy turystyka, jedno jest pewne. Naprawdę Ci współczuję. Pewne jest to, że Twój świat może się rozsypał na tysiące kawałków i teraz tylko od Ciebie zależy, czy go poskładasz. I możesz, znowu strategia pierwsza, możesz siąść i płakać, a możesz podwinąć rękawy i zastanowić się, co mogę zrobić. Być może będzie to wymagało od Ciebie podjęcia wielu prób wychodzenia z tej sytuacji, z tego kryzysu, które każda z poprzednia będzie się kończyła niepowodzeniem. Ale Ty masz być nieustępliwy i Ty masz podjąć kolejną próbę i kolejną i jeszcze jedną. Może być tak, że po 10 próbach zreanimowania tego biznesu okaże się, że to nadal nic nie dało. I będziesz musiał odważyć się na to, żeby zacząć inny biznes, wejść w inną branżę. I to też będzie wymagało od Ciebie nieustępliwości, bo jak będziesz nowy w jakimś biznesie, to wejdziesz w rolę ucznia. Tym samym jako uczeń znowu będziesz musiał uczyć się wszystkiego od nowa, tym samym inni będą lepsi, będą mieli przewagę na starcie, będą wiedzieć coś, czego Ty nie wiesz. Ale to nie oznacza, że masz tego nie robić, jeśli to jest jedyna szansa na to, żebyś Ty, Twoja rodzina, Twój biznes, Twoi pracownicy, żebyście mogli przetrwać. A więc nieustępliwość będzie polegała na tym, żeby robić to, co trzeba, nawet jeśli nie widzisz efektów, ale wierzysz w to, że te efekty przyjdą. Masz to robić. I nieustępliwość w sprzedaży, rzecz absolutnie podstawowa, aby jak klient mówi nie, klient stawia opór, klient jest niezdecydowany, klient mówi, że chce się zastanowić, to często oznacza, że nie jest zainteresowany, ale nie mówić tego wprost. Ta nieustępliwość, czyli takie dociekanie do sedna sprawy, jest kluczem. I nie chodzi o to, żeby na siłę komuś coś sprzedawać, bo sprzedaż to nie jest wciskanie, sprzedaż to jest pomaganie. Ale chodzi o to, żeby odkryć prawdziwe powody wahania, a potem je zneutralizować. A więc nieustępliwość polega na zadawaniu tylu pytań, żeby wyciągnąć od klienta, co to tak naprawdę dla niego jest problemem, obawą, przeszkodą.